kanał Niebajki zaprasza do wysłuchania krótkich opowiadań Marii Stabrowskiej pod tytułem Legendy o świętych. Błogosławiony Feliks z Nikozji. Syn ubogiego szewca, urodzony w 1715 roku na Sycylii, zaledwie podrósł, zasadzony przez ojca do pomagania mu w pracy, przez ustawiczne umartwienie się i modlitwę, doszedł do najwyższej doskonałości ducha. W 27 roku życia wstąpił do klasztoru. I odtąd życie jego było ustawicznym pasmem umartwień i modlitwy. Mówili o nim ci, co się z nim zetknęli, słowami apostoła. Już w nim nie on sam żył, lecz żył w nim Chrystus. Utrudzony wielce zbieraniem ofiar dla klasztoru swego, szedł przez wieś późnym wieczorem. Nagle z jednej z chat stojących na uboczu sypnął się snop iskier, buchnął płomień i dym gryzący. Chata stanęła w ogniu. Święty Feliks zapomniał o znużeniu i o ciężkiej torbie z darami, co dźwigał na plecach. Biegł na przełaj przez pole, potykając się o bruzdy. Dopadł, ale drzwi chaty były zareglowane. Widocznie mocnym snem znużeni mieszkańcy nie wiedzieli o niebezpieczeństwie, w jakim się znaleźli. Widząc, że pomoc ludzka już tu nic zdziałać nie może, święty Feliks wzniósł ręce do nieba. Ratuj ich, Ojcze Niebieski. I ogień zgasł od razu, jak zdmuchnięta zapałka. Lud, który biegł na pomoc, stanął jak wryty, nie wierząc swoim oczom. A święty Feliks wybił okienko chaty i wszedł przez nie. W chacie, na wpół uduszeni od dymu, leżeli na łóżkach wieśniacy i ich czworo dzieci. Odryglował drzwi i wezwał pomocy w odratowaniu zaszczadzonych, a sam, chcąc w swej skromności uniknąć podziękowań, wymknął się niepostrzeżenie. Deszcz lał jak z cebra, wiatr dął nieustannie, przejmując chłodem i ludzi, i zwierzęta. Święty Feliks, nie zważając na niepogodę, szedł z torbą jak co dzień, by żebrać o żywność dla klasztoru. Szedł wolno po oślizgłej od deszczu drodze i odmawiał pacierze. Nagle dobiegł go płacz. Odwrócił głowę w stronę, skąd rozlegał się szloch, i zobaczył 8-letnią dziewczynkę, bosą, w podartej sukience, która stała przy studni. Podszedł do niej. Była mała, blada i chuda. Trzęsła się cała z zimna i płaczu, trzymając na sznurku koszyk pleciony z łozy. Co się stało? Zapytał ze współczuciem. Dziewczynka, która na jego widok przestała płakać, rozszlochała się znowu. Źli chłopcy wrzucili czerpak drewniany do studni, a niedobra macocha kazała mi przynieść wody w gliniane dzbanki i dała kosz do czerpania jej. Jeżeli wrócę z pustymi dzbankami, zabije mnie macocha. A jakże mogę naczerpać wody koszykiem? Nie płacz, dziecko, rzekł łagodnie święty Feliks. Zaraz napełnimy dzbany. Wziął sznur z jej ręki, wpuścił koszyk do studni i wyciągnął pełen wody. Ani jedna kropla nie przeciekła przez wiklinę. Napełnił jej oba dzbanki, pogłaskał po głowie i odszedł. A dziecko, nie zdając sobie sprawy z cudu, jakiego było świadkiem, pośpieszyło wesoło do domu.